Raz na zawsze. Nauczanie domowe. 19 stycznia. List do Hebrajczyków, rozdział 7, werset 25 do 6 wersetu rozdziału 8. Jezus może całkowicie zbawiać na wieki tych, którzy przez Niego przystępują do Boga, bo wciąż żyje, aby się wstawiać za nimi. Takiego bowiem potrzeba nam było arcykapłana, świętego, niewinnego, nieskalanego, oddzielonego od grzeszników, wywyższonego ponad niebiosa, takiego, który nie jest zobowiązany jak inni arcykapłani do składania codziennej ofiary najpierw za swoje grzechy, a potem za grzechy ludu. To bowiem uczynił raz na zawsze, ofiarując samego siebie. Prawo bowiem ustanawiało arcykapłanami ludzi obciążonych słabościami. Słowo zaś przysięgi złożonej po nadaniu prawa ustanawia arcykapłanem Syna doskonałego na wieki. Sedno zaś wywodów stanowi prawda. Takiego mamy arcykapłana, który zasiadł po prawicy tronu majestatu w niebiosach, jako sługa świątyni i prawdziwego przybytku zbudowanego przez Pana, a nie przez człowieka. Każdy bowiem arcykapłan ustanowiony jest do składania darów i ofiar. Przeto trzeba, aby ten także miał coś, co by ofiarował. Gdyby więc był na ziemi, to nawet nie byłby kapłanem, gdyż są tu inni, którzy składają ofiary według postanowienia prawa. Usługują oni obrazowi i cieniowi rzeczywistości niebieskich. Gdy bowiem Mojżesz miał zbudować przybytek, został w ten sposób pouczony przez Boga. Bacz, abyś uczynił wszystko według wzoru, jaki ci został ukazany na górze. Teraz zaś Chrystus otrzymał w udziale o tyle wznioślejszą służbę, o ile też stał się pośrednikiem lepszego przymierza, które oparte zostało na lepszych obietnicach. Słowo Boże wyraźnie mówi, że Jezus złożył ofiarę jedną, raz na zawsze. I kilka cech ofiary jest tu podanych. Po pierwsze, ofiarując samego siebie. To jest najdoskonalsza ofiara, ponieważ jej wartość to życie Syna Bożego. Druga cecha jest z tym właśnie związana, że jest to Syn doskonały. Doskonały arcykapłan składa doskonałą ofiarę. Ten, który nie ma grzechu, gładzi wszystkie grzechy. Po trzecie, zasiadł po prawicy majestatu. Zwycięstwo, które dokonało się przez ofiarę Chrystusa, sprawia, że Jezus jako Syn Boga jest ciągle przy majestacie swojego Ojca. I tu pokazuje autor tę prawdę, że Jezus żyje na wieki, żyje ciągle, że ta Jego doskonała ofiara trwa właśnie nieskończenie, że ona nie ma końca, ponieważ żyje kapłan składający, Jezus Chrystus. Nie umiera jak inni kapłani. I po czwarte, jest sługą świątyni, sługą przybytku zbudowanego nie ludzką ręką, ale Bożą. I tutaj, w tej świątyni, Jezus dokonuje tej ofiary. Dokonuje się ona oczywiście na ziemi, dokonuje się ona oczywiście w ciele, ale równocześnie sięga nieba i tam ta ofiara trwa nie w ludzkich wymiarach, ale w Bożych. Cały ten wywód jest prawdą wiary. Dlatego mocno jest to zaakcentowane w katechizmie Kościoła katolickiego. W tych numerach od 606 do 623 pokazanych jest właśnie to, że Jezus dobrowolnie składa tę ofiarę i idzie na mękę i śmierć z miłości do Ojca i do ludzi. I to wydanie się Jezusa najpełniej zostało ukazane w ostatniej wieczerzy, kiedy mówi: bierzcie moje ciało za was wydane. Ta ofiara jedyna Chrystusa jest ofiarą paschalną, która wypełnia ostatecznie odkupienie ludzi. I w punkcie 614 literalnie jest to napisane, iż ofiara Chrystusa jest jedyna,
dopełnia i przekracza wszystkie dotychczasowe ofiary, które się dokonywały. I podany jest też wniosek, powiedzielibyśmy, i konsekwencja tej jedynej ofiary. Poza krzyżem nie ma innej drabiny, po której można by dostać się do nieba. I ta jedyna ofiara Chrystusa uobecnia się w Eucharystii. To mamy z kolei w katechizmie w 1330 numerze. Eucharystia jest najświętszą ofiarą, ponieważ uobecnia jedyną ofiarę Jezusa Chrystusa, Zbawiciela. Zadanie dla Ciebie na dziś. Bądź na Eucharystii. Pozwól się włączyć w tę jedną, doskonałą, trwającą na wieki ofiarę Jezusa Chrystusa, która Tobie daje wybawienie. Niech Ci w tym błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty.